Zapraszamy do wysłuchania podatkowego podsumowania tygodnia przygotowanego przez KPMG w Polsce. Dzień dobry Państwu. Jest 19 listopada 2018 roku. Zapraszamy do wysłuchania skrótu wybranych najważniejszych wiadomości podatkowych z minionego tygodnia, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce. Limit finansowania dłużnego. W wyroku z dnia 13 listopada 2018 roku. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wskazał, że zgodnie z artykułem 15c ust. 14 punkt 1 ustawy o CIT, ograniczenie kosztów finansowania dłużnego nie stosuje się do nadwyżki kosztów finansowania dłużnego w części nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3 milionów złotych. Skoro zatem przepis stanowi, że się nie stosuje, to nie można dokonywać takiej jego wykładni, która uzasadniałaby jednak jego stosowanie. W rezultacie, choć można mieć wątpliwość, czy rzeczywiście taki był cel ustawodawcy. To w ocenie sądu limit kosztów finansowania dłużnego stosuje do nadwyżki 3 milionów złotych, a nie alternatywnie jak do tej pory wskazywało Ministerstwo Finansów. Pracownicze plany kapitałowe od 2019 roku. 19 listopada bieżącego roku prezydent RP podpisał ustawę z dnia 4 października bieżącego roku o pracowniczych planach kapitałowych. Pracownicze plany kapitałowe to powszechny, obowiązkowy z punktu widzenia pracodawców, a jednocześnie dobrowolne dla pracowników system długoterminowego oszczędzania. Zgodnie z ustawą uczestnikami pracowniczych planów kapitałowych będą m.in. pracownicy, osoby wykonujące pracę nakładczą, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, członkowie rad nadzorczych, którzy na podstawie tych tytułów podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Nowy system obejmie osoby w wieku poniżej 55 lat, które automatycznie zostaną zapisane do PPK z prawem do rezygnacji z uczestnictwa. Prowizja za zwrot VAT stanowi wynagrodzenie. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 14 listopada 2018 roku, w sytuacji gdy sprzedawca zwraca podróżnym kwotę VAT pomniejszoną o kwotę należnej mu z tego tytułu prowizji, różnica pomiędzy kwotą wypłaconą przez sprzedawcę, a kwotą zwróconą podróżnemu stanowi wynagrodzenie za usługę dokonania zwrotu podatku. Jak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny, nie można uznać, iż dochodzi do prostego przekazania pieniędzy, ponieważ otrzymane wynagrodzenie pozostaje w tym przypadku w związku z konkretnymi czynnościami dokonywanymi przez podatnika. Dochodzi zatem do świadczenia odpłatnej usługi przez sprzedawcę na rzecz podróżnych, wartość firmy, a podatek od czynności cywilnoprawnych. W wyroku z dnia 14 listopada 2018 roku Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że wartość firmy to prawo majątkowe o charakterze akcesoryjnym, które ma wpływ na wartość sprzedawanej firmy i jako takie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jest to kolejny wyrok w sądu w tym temacie. Należy zauważyć, że w wyroku z 28 czerwca 2018 roku naczelny sąd administracyjny twierdził, że nie sposób uznać wartości firmy za prawo zbywalne, które podlegałoby opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym kwestia opodatkowania wartości firmy. Pozostaje niejednoznaczne. Limit kosztów usług niematerialnych a usługi pośrednictwa w sprzedaży. W wyroku z dnia 14 listopada 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał, że koszty usług pośrednictwa w sprzedaży nie podlegają ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie artykułu 15e ustęp 1 punkt 1 ustawy o CIT. Celem zawarcia umowy pośrednictwa z agentami podmiotów powiązanych jest wyszukiwanie klientów oraz, co istotne, pośredniczenie w zawieraniu tych umów. Natomiast wziąwszy pod uwagę dwa zbiory: zbiór usług reklamowych oraz zbiór usług pośrednictwa, należy zauważyć, że ich część wspólna jest tylko w jednym niewielkim miejscu promocji, która musi być nieodzownym elementem działania takiego pośrednika. Agenci zatem nie świadczą na rzecz spółki żadnych usług reklamowych, a jedynie pełnią funkcję typowo dla pośredników agentów sprzedaży. Jest to pierwsze, i zarazem korzystny dla podatników wyrok dotyczący ograniczenia w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów tego typu usług. Wersja tekstowa odcinka oraz powiązane publikacje dostępne na stronie kpmg.com.pl, na ppt. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do wysłuchania kolejnego podatkowego podsumowania tygodnia. Wszystkie podcasty z cyklu dostępne są na stronie kpmg.pl.